Jest sobota, 5 maja. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa, który spożywa z uczniami swój ostatni posiłek. Zapowiada im możliwe prześladowania i nienawiść ze strony innych. Na początku tej modlitwy poproś Jezusa o dar odwagi w podążaniu za Jego słowem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Od momentu swojego powołania uczniowie przechodzą z Jezusem drogę oczyszczenia serca. Poprzez bycie z Nim oraz słuchanie Jego słów uczą się nowego sposobu patrzenia i reagowania. Dzięki temu z własności świata Jezus czyni ich dziećmi Boga Ojca. Dzieci Ojca w wolności decydują się naśladować Go w swoim życiu. Uświadom sobie ten dar wolności. Iść za Jezusem to zdecydować się na myślenie zgodne z Ewangelią. Taka decyzja nieraz może postawić przed trudnym wyborem: narazić się na pogardę ze strony świata, czy pójść za logiką świata i być przez świat przyjętym. Poproś Jezusa, aby umocnił cię w decyzji podążania za Nim, pomimo groźby odrzucenia przez innych.
Jezus nie łudzi swoich uczniów. Postępowanie zgodne z duchem Ewangelii będzie narażone na sprzeciw i odrzucenie. To z kolei wiąże się z wewnętrznym napięciem. Aby oprzeć się temu napięciu, konieczne są odwaga i męstwo. Poproś o te dary Ducha Świętego. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Teraz w ciszy serca zwróć się do Boga słowami psalmu. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. Od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.